w jaki sposób wykonujemy test prędkości internetu na smartfonie. Włączamy smartfon, otwieramy przeglądarkę internetową, wpisujemy speed test, odszukujemy stronę, na której można wykonać test prędkości internetu. Jest wiele stron. Skorzystamy ze strony Orange. Klikamy na start i następuje pomiar prędkości internetu na tym smartfonie. W dalszym ciągu jest wykonywany pomiar prędkości internetu na tym smartfonie. Widzimy, że pomiar w dalszym ciągu trwa. Pomiar prędkości internetu na tym smartfonie zakończył się. Ping wynosi 32 milisekundy. Pobieranie danych odbywa się z prędkością 5,34 megabita na sekundę. Natomiast wysyłanie danych odbywa się z prędkością 3,37 megabita na sekundę.